my w tym roku na próbę zasialiśmy 8 hektarów słonecznika. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Szukamy jakichś nowych rozwiązań w zastępstwie za kukurydzę. No, kukurydza, no, przed siewem trzeba praktycznie całe koszty ponieść, bo nawozy wszystkie trzeba przed siewem dać, koszty nasion, koszty odkwaszczenia, a cena skupu za mokrą czy suchą kukurydzę, no to aktualnie jest, no, nawet nie można tego skomentować, bo to jest już poniżej jakiejś opłacalności, nie? A jednak w słoneczniku, no, tam nie potrzebujemy aż tyle tego nawozu. Ze skupem, no, na razie trzeba mieć co najmniej te ilości całosamochodowe, żeby to gdzieś wywieźć, bo tutaj w lokalnych skupach jest to niemożliwe. W pewnym momencie dla naszych słabych stanowisk, a przy problemach niedoborowych wody w ostatnich latach, słonecznik staje się taką dość dobrą alternatywą. Już drugi rok mam jakieś tam doświadczenia i próbujemy w tym aspekcie mieć coraz lepsze wyniki, a robi się rynek, który zaczyna przyjmować większe ilości słonecznika. Jest jedna firma, która zajmuje się większym skupem w tej chwili, chociaż kolejne olejarnie zaczynają zauważać większą podaż słonecznika na naszym rynku i zaczyna się robić rynek taki, który jest w stanie to zagospodarować. A problem z ukraińskim o tyle jest, najechało trochę samego ziarna, najechało trochę olejów, chociaż miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie Komisja Europejska przyblokuje ten import. Mam klientów, którzy uprawiają słonecznik od około 2-3 lat i dalej utrzymują uprawę tej kultury. Ale mało jest klientów nowych, którzy się podejmują, ponieważ boją się problemów ze zbytem późniejszych płodów. A ci, którzy mają już poukładany swój płodozmian i to mają zazwyczaj też już zapewniony zbyt później na zbiory i kontrolę.